zmiana w twoim życiu masturbacyjnym jest złą zmianą. Ja zauważyłem ostatnio, że przed przystąpieniem do masturbacji przygasiłem sobie światło. To mnie trochę przeraża, bo znaczy, zacząłem sobie klimat do tego robić. Jest tylko kwestia czasu, zanim zacznę świeczki zapalać do tego. Ścielić łóżko płatkami róż. I mówię, że to jest straszne, bo na ogół mężczyźni nie potrzebują klimatu do masturbacji. Nigdy nie było sytuacji, żeby mężczyzna powiedział, że nie będzie się masturbował, bo boli mu głowa. Nigdy. Ale ja nie chcę oceniać preferencji seksualnych innych ludzi, ale jest coś takiego jak autoerytyczna asfiksja. Ktoś wie, co to jest? Jeśli nie wiecie, to o was dobrze świadczy. To jest coś takiego, że niektóre osoby podczas masturbacji zakładają sobie pętlę na szyję i przyduszają się, żeby osiągnąć większą przyjemność. Według Wikipedii to jest przyjemniejsze od kokainy, co jest zajebiste, że ktoś to napisał. Że ktoś poświęcił się dla nauki i spróbował obu tych rzeczy. Szacun. Że jest przyjemniejsze od kokainy. Co to znaczy? Że gdzieś za zamkniętymi drzwiami jest spotkanie bogatych biznesmenów, jeden z nich wyciąga torbę koksu i chcesz trochę Krzysiu, a Krzysiu, nie, mam tu coś lepszego, kurwa. Ja dowiedziałem się o tym z filmu, oglądałem jakiś film z ojcem, gdzie właśnie jakiś koleś uprawiał autoerytyczną asfiksję i mój ojciec się strasznie oburzył, że pokazują coś takiego na filmach, bo mówi, że potem inni będą to powtarzać. To jest nonsens. Nie powtarzamy rzeczy, które są na filmach. Widzisz agresję w filmie, nie przeniesie się na rzeczywistość. Inaczej postrzegamy sztukę, inaczej postrzegamy rzeczywistość. Jak stoję w muzeum i obserwuję posąg Zeusa, który pod postacią byka kocha się z kobietą, to stoję i kontempluję nad grecką mitologią. Jakbym jechał polną drogą i zobaczył na polu prawdziwego byka dymającego prawdziwą kobietę, to nie jechałbym dalej, ja ci pojebani Grecy. Tylko miałbym traumę do końca życia. Kto z was uważa, że pornografia nie jest formą sztuki? Nikt tak nie uważa. Wszyscy uważają, że jest. Widzicie walory estetyczne, jak kobieta podaje pałę w krzakach. Rozumiem. Ja zobaczyłem ostatnio film, który dał mi wiele do myślenia na ten temat. Zobaczyłem film pornograficzny, gdzie kobieta uprawiała seks z trzema mężczyznami, którzy byli przebrani za pterodaktyle. Nie pluszowe, realistyczne stroje pterodaktyli. Ten film jest pojebany. Ta dziewczyna robi lachę kolesiowi o... Nie, ja oglądałem ten film na monitorze i nie mogłem przestać na to patrzeć, bo to jest coś, czego nie widujesz na co dzień. Nie zobaczę tego w sklepie spożywczym. Ale nie wiem, jak zareagowałbym na to w rzeczywistości. Boję się, żeby mi się to spodobało. Boję się, że po zobaczeniu czegoś takiego na żywo wróciłbym do domu, włączył Jurajski Park, przygasił światło,